chociaż prawie cię szlak. Mieli jest coś nie tak, bo na mecie tym żółtym berecie. Chociaż wszystko się wali, znowu starty nie wypalił i goście prowadzą w duecie. Chociaż niebo się burzy, party z hakiem nam wróży, z tego palisz i gryziesz pasury. Wierzysz w tą zasłonkę, nie będziesz kwiatem na łonie, na szurze panowie na łonie. Jaskółeczko, jaskółeczko, powiedzcie nam przecie, kto dziś będzie lepszy na jaskółczej mecie. Oto nasza relacja z zawodów żużlowych o mistrzostwo ekstraklasy pomiędzy włókniarzem Częstochowa i Tarnowską Unią. 1 maja w Częstochowie, rok oczywiście 94. Zimno, deszczowo, w Tarnowie rano lał deszcz, tutaj na szczęście nie, ale bardzo chłodno i za chwileczkę rozpoczną się zawody. 4. runda mistrzostw Polski drużynowych. Beniaminek Ekstraklasy, włókniarz Częstochowa, podejmuje jak na razie rewelacyjnego lidera Tarnowską Unię, która do tej pory po 3 spotkaniach jest bez porażki. Oto kapitan drużyny gości, Jacek Rępała, za chwileczkę wykona próbę toru, grzeje już motocykle. Króciutko o składach drużyn. No, ten pan jeszcze nie wystartuje, to jest Tomasz Rępała, najmłodszy z braci Rępałów. Dopiero w lipcu ukończy 16 lat i wtedy dopiero będzie mógł zdawać licencję. Z prawej Mirosław Cierniak, z lewej Janusz Wawrzonek, a z tyłu numer 8 to jest syn trenera Wardzały, Robert Wardzała, który dziś będzie jako zawodnik rezerwowy. Sceny z parkingu, to jest boks drużyny włókniarza. Tam nam mignęli bracia Skupieniowie, starszy Antoni już jeździ 2 rok w Częstochowie, młodszy Eugeniusz startował ostatnio w bydgoskiej Polonii. Oto Sławomir Drabik, były mistrz Polski seniorów, członek kadry narodowej. Antoni Skupień, jeden ze starszych zawodników polskiej ligi. Spotkania Unii z włókniarzem datują się od dość dawna. Większość była bardzo wyrównana, to znaczy była reguła, że włókniarz wygrywał u siebie, natomiast Unia wygrywała w Tarnowie, ale jak od każdej reguły są wyjątki. Tak na przykład Tarnowianie właśnie wygrali ostatni pojedynek ligowy z włókniarzem przed 2 laty jesienią tu w Częstochowie dość wysoko i w Tarnowie na wiosnę także. Z Simonem Wigiem, z Handbergiem, natomiast goście byli wtedy z Otem i ze znakomitym Joe Screenem. Dzisiaj nie ma Joe Screena w Częstochowie. Miał finał brytyjski w tym samym terminie. Oczywiście wiadomo, co mógł wybrać, tam to jest ważniejsze. Ogromna grupa kibiców z Tarnowa, którzy zajęli tutaj miejsca przede wszystkim z prawej strony, tam gdzie te parasole Państwo widzieliście przed chwilą, kilkadziesiąt autobusów, które zostały wszystkie przetransportowane na parking dzielnicowej komendy policji. Myślę oczywiście o tarnowskich autobusach. To tak jako doświadczenie po brzydkich ekscesach, jakie miały miejsce na tym stadionie po słynnym barażu kilka lat temu, kiedy to powybijano szyby w tarnowskich autobusach. Dziś trzeba przyznać, miejscowe służby zabezpieczyły to wszystko bardzo dobrze i po prostu z głową. Jeszcze niewiele ludzi na stadionie. Tutaj w Częstochowie jest taki zwyczaj, że przychodzi się na ostatnią chwilę. To lekarz zawodów z Tarnowa, ten pan w ciemnej kurtce, z lewej to trener Wardzała. Za chwilkę próba toru w wykonaniu Jacka Rępały. Włókniarz Częstochowa, ciekawa drużyna, proszę Państwa. Dwukrotnie zdobywali częstochowianie tytuł mistrza Polski drużynowego. Było to dość dawno, bo w 1959 roku, a potem w 1974. Ostatnie starty w pierwszej lidze niespecjalne. A to rzadko oglądany obrazek na żużlowych torach. To, czego nie lubią kierowcy. Kontrola antydopingowa. Widać, że Mirosław Cierniak nie bardzo potrafi sobie poradzić z tym przyrządem. To chyba dobrze o nim świadczy. No i zaraz zobaczymy, czy coś wczoraj, powiedzmy sobie, pozwolił sobie wypić. Nie daj Boże. Absolutne zero. No, bardzo dobrze. Drugim zawodnikiem do próby alkoholowej, oczywiście to jest losowanie, był Grzegorz Rępała. Mamy nadzieję, że także próba będzie negatywna.
Wracając do Włóknia do Częstochowa, ostatni sezon w pierwszej lidze w 92 roku, zajęli Włókniarze ostatnie miejsce w tabeli, 2 punkty tylko, więc niewiele. Wcześniej jeździli w 81 roku, także zajęli ostatnie miejsce. Zespół oparty w tej chwili na armii zaciężnej. Grzegorz Rępała, próba także 0. Mianowicie bracia Skupieniowie, Janusz Stachyra, zawodnik do niedawna rzeszowskiej Stali, no mają tworzyć ten trzon zespołu. Obok niego oczywiście Drabik, Rachwalik i zawodnik zagraniczny. A to jest ten szwedzki wóz drzymały, że tak powiem, Tony Rickardson i jego dom na kółkach. 3 lub 4 motocykle, łazienka, kuchnia, pokój, telefon, telewizor. Wszystko mieści się w tym wielkim samochodzie. Tym Tony podróżuje po Europie między Szwecją, Polską i Anglią. Podobno 1000 funtów kosztuje jego przewóz promem między Anglią a Szwecją. No spora kwota. Trzeba nieźle jeździć, żeby zarobić chociażby na te transporty. Jacek Rępała próbuje jeden z 3 motocykli, jakie próbował przed tymi zawodami. To jest Janusz Stachyra, nowe plastrony zespołu Włókniarza, przyznać trzeba mało czytelne, a ten pan z prawej strony to Marek Cieślak, znakomity on dziś zawodnik, reprezentant Polski, od pewnego czasu szkoleniowiec Włókniarza, był szkoleniowcem, potem mu podziękowano, teraz znowu jest, no łaska kibiców i działaczy, na którym koniu jeździ, o tym się przekonał mnie jeden szkoleniowiec, nie tylko w sporcie żużlowym. To jest Dariusz Rachwalik, on dziś jeździł w Machowej, jeden sezon do kontuzji. To oczywiście Tony Rickardson w efektownej skórze, znakomity zawodnik. Trzeba przyznać, tarnowski zespół ma ogromne szczęście do transferów zagranicznych. Tak było z Jedkiem, ze Schneiderwindem, świetny transfer z Wigiem i Handbergiem, czy też Mardanshinem. Teraz Rickardson okazał się być bardzo solidnym i znakomitym zawodnikiem, a także lojalnym wobec pracodawcy, co jest bardzo istotne. Nie wszyscy jeźdźcy z zagranicy traktują poważnie starty w polskiej lidze, no i niestety podziękowano im. Janusz Wawrzonek, młody zawodnik, debiutujący w tym roku w lidze. Henryk Romański, mechanik unitarnów, i za chwileczkę prezentacja zawodników i pierwszy wyścig. Włókniarz w tym roku, proszę Państwa, wygrał u siebie na inaugurację z Lesznem 52-38. To jest jedyny mecz na razie na torze w Częstochowie. Wysoka porażka ostatnio w Toruniu, gdzie zostali rozjechani. Częstochowianie 68-22. Porażka minimalna w Gorzowie 42-47. Także no, zespół, który nie składa broni i będzie walczył na pewno do końca. Bardzo ładna oprawa zawodów, górnicza orkiestra, i za chwileczkę zawodnicy wyjdą do prezentacji. Ja przypomnę, to jest 4. runda Mistrzostw Polski drużynowych. Nie ma dziś Iskrina, jest Petr van Direk. Jest teraz spóźniony Tony Rickardson. Biegnie do swoich kolegów i rywali, i za chwileczkę prezentacja zawodników. Mirosław Cierniak tradycyjnie już na rezerwie, ale to oczywiście ze względów taktycznych. Oj, proszę, grupa sympatyków unitarnów tam zbiegła z góry na dół, ale tu już przedstawiciele wiadomych służb będą interweniować, żeby, o proszę bardzo, i funkcjonariusz czworonożny także, pies służbowy w akcji. No, mamy nadzieję, że nie dopuszczą policjanci do starć między kibicami Unii i Włókniarza. No, liczymy, że ta zaraza ze stadionów piłkarskich nigdy nie przeniesie się na tory żużlowe. To jest specyficzna widownia żużlowa. No, bywały czasem ekscesy, różne nieciekawe sytuacje, animozje między kibicami, szczególnie na derbach, no ale na szczęście to są sporadyczne historie. Tomasz Proszowski, kierownik drużyny, nie wiem dlaczego taki przestraszony. Numer 1 Tony Rickardson, z 2 jest Janusz Wawrzonek. Okazuje się, że niewiele było słychać speakera, tak strasznie gwizdali kibice częstochowscy. Właśnie teraz Państwo widzicie reakcję zawodników Unii. Dopiero najlepszym słuchem wykazał się Krzysiek Rępała i on posłyszał swoje nazwisko. 4 Mariusz Łazarz za Roberta Kurzdżała.
wcześniej zgłoszonego w programie Piątka Jacek Rębala, szóstka Grzesiek Mróz, dalej Mirek Cierniak i Robert Bardzała po raz pierwszy w zawodach ligowych. No nie wiemy, czy będzie miał okazję wystartować. Zespół gospodarzy, teraz dziewiątka to Sławomir Drabik. To jest kierownik drużyny gości, gospodarzy, przepraszam. Dziewiątka to Drabik, razem z nim w parze będzie Janusz Stachyra. No miał być podporą zespołu włókniarza, jakoś niespecjalnie mu się wiedzie, no ale z reguły zawodnicy przechodząc do innych klubów nie potrafią tak szybko się odnaleźć i być tak skutecznymi jak w starym klubie, w tym już gdzie byli wjeżdżeni. Janusz Stachyra, stary znajomy z czasów rzeszowskich. Jedenastka Eugeniusz Skupień, młodszy z braci Skupieniów. Dariusz Rachwalik, dwunastka, jeździł on gdzieś w Machowej. Trzynastka Petr Wandirek, znany już w Częstochowie bardzo dobrze, nie pierwszy sezon jeździ. Czternastka to Piotr Ułamek, 15 jego brat Sebastian i na rezerwie Antoni Skupień, jeden ze starszych zawodników polskiej ligi. Nadal bardzo dobra skuteczność i świetna forma. No i za chwilkę, proszę Państwa, pierwszy wyścig. To są kibice włókniarza. No, bez komentarza zostawiam te okrzyki. No, jedziemy. Wyścig pierwszy, proszę Państwa. Richardson na pierwszym torze, dalej Drabik, Wawrzonek i Stachyra. Zobaczymy teraz, jak to się ułoży. Pan Kowalski puścił zawodników, Kowalski pan z Zielonej Góry został na starcie, Wawrzonek w ogóle nie wystartował, defekt na starcie, ale ten Richardson odjeżdża zdecydowanie do przodu. Pierwszy Richardson, drugi Drabik, trzeci Stachyra. Ogląda się Richardson, to jest jakieś 8-10 metrów przewagi. No i chyba jak tu się nic nie przydarzy złego, to chyba tak się ten wyścig zakończy. Z dużą przewagą, z dużą swobodą jedzie Richardson. To jest różnica w tej chwili 10 ponad metrów. Tor w miarę suchy, chociaż wydawało się, że po tych opadach całonocnych na południu Polski tu też będzie niewesoło, ale jakoś się na razie obeszło bez deszczu. Tak prawdę mówiąc, gospodarzom zależało, aby to spotkanie się nie odbyło z racji absencji screena. No na pewno Wandirek nie zastąpi w 100% fantastycznego Anglika. Pamiętamy go, w tamtym roku jeździł dla Unitarnów. W tym roku powrócił do swojego pierwszego polskiego klubu, jakim jest właśnie Włókniarz. Jest Richardson pierwszy, pozdrawia publiczność tarnowską. Bardzo ładny gest. Czas 70-13 i remis w pierwszym wyścigu 3-3. I taki jest wynik meczu. Richardson, Drabik, Stachyra, Wawrzonek, defekt. I za chwilkę wyścig drugi. Pojadą Grzegorz Rępała, Eugeniusz Skupień, Mariusz Łazarz i Dariusz Rachwalik. 3-3 po pierwszym wyścigu. Pierwsze koty za płoty. No, najważniejsze jest zaznajomienie się z torem właśnie w pierwszym starcie. Teraz już Richardson może podpowiadać kolegom o ewentualnych zmianach w sprzęcie, przełożenie. To jest bardzo ważne dla drużyny przyjezdnej. Te pierwsze 2-3 wyścigi, kiedy jeszcze nie są zaznajomieni z nawierzchnią toru. Na pierwszym torze Grzesiek Rępała, dalej Eugeniusz Skupień, Mariusz Łazarz i Dariusz Rachwalik. Wyścig drugi. Unia bez Kurzdziała, gospodarze bez screena. Kurzdział miał upadek na treningu kilka dni temu. Przyjechał do Częstochowy dzisiaj, ale nie startuje. Przyjechał pomagać kolegom w parkingu. Uwaga, pierwszy tor Grzesiek Rępała, drugi Eugeniusz Skupień, trzeci Łazarz, czwarty Rachwalik. Łazarz mało nie dotknął taśmy. Dobry start Grześka Rępały, ale szybszy Skupień. Szybszy Skupień, szybszy Rachwalik. No, Grzesiek tam przy krawężniku się jednak przecisnął i jedzie przed Rachwalikiem. Czwarty Łazarz, trzeci Rachwalik, drugi Rępała młodszy, pierwszy zdecydowanie Skupień. To jest już jakieś 10 metrów przewagi. Drugie okrążenie rozpoczynają. Skupień, Rępała, Rachwalik bez zmian. W tej chwili jadą na 4-2. No zobaczymy, czy Grzesiek obroni tę drugą pozycję, ale wygląda, że chyba tak, ponieważ tam nawet się zbliża do Skupienia. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przewaga się zmniejszyła wyraźnie. Próbuje Rępała atakować z różnych wariantów. Bardzo blisko, Skupień się ogląda.
ciekawe pojedynek o pierwszą pozycję. Eugeniusz Skupień, Grzesiek Rępa bardzo blisko przy krawężniku, tutaj bardzo dobrze trzyma, ale teraz odskoczył Skupień. Ostatnie okrążenie, proszę Państwa, i za chwilkę przedostatnia prosta. Grzegorz się ogląda, spokojnie patrzy, gdzie jest Rachwalik. Rachwalik się ogląda na Łazarza i takie dwie pary się w tej chwili utworzyły. Będzie chyba pierwszy Skupień, drugi będzie Rępała, młodszy, trzeci Rachwalik, Łazarz czwarty, 70-41 to jest czas. 4-2 wygrywają gospodarze i 7-5 prowadzi Włókniarz w meczu z Unią Tarnów po dwóch wyścigach. I za chwileczkę trzeci wyścig. Petr Wandirek w kasku czerwonym, Jacek Rępała w kasku żółtym. Następnie zawodnik młodzieżowy gości Piotr Ułamek i Grzegorz Mróz, także młodzieżowiec, proszę, gospodarzy oczywiście, Ułamek i Grzegorz Mróz, zawodnik zespołu gości młodzieżowiec. Bardzo ważny wyścig. Zobaczymy, co teraz pokażą, co pokażą młodzieżowcy. Grzegorz Mróz dobry w tym sezonie, jego sponsorami są wypożyczalnia kaset wideo Marwit z domu handlowego Zenit, hurtownia odzieży Perfekt pana Gądka, sklep autoczęści pana Tomasza Metnika. Ruszyli, świetny start Jacka Rępały, dobrze Mróz, tam idzie szerzej, Wandirek drugi, Mróz tam atakuje szeroko, jedzie przed Ułamkiem, bardzo blisko Wandirka, bardzo dobrze jedzie Grzegorz Mróz. Teraz tam się zbliżył Ułamek do niego. Wydawało się, że dotknie koła zawodnika Unii Tarnów, ale nic się nie zmieniło. Ułamek czwarty, trzeci Mróz, drugi Wandirek, daleko, daleko z przodu Jacek Rępała. Wszystko się układa teraz pozytywnie dla gospodarzy Rępała. Oj, tam Ułamek ojej, bardzo brzydki upadek. Zaatakował zupełnie bez głowy. Nieprzygotowany atak na pozycję Mroza. Wyścig jest przerwany, oczywiście, no bardzo brzydko uderzył plecami o ogrodzenie toru, podjechała karetka, no mamy nadzieję, że nic się nie stało zawodnikowi gości, gospodarzy, upadek z własnej winy, o, a tutaj już służby specjalne pracują i to ciężko, to jest jeden z kibiców Częstochowy, no zdaje się, że pod wpływem wody rozmownej, jak to się mówi, to dosyć wyraźnie odurzony. No, nieprzyjemne obrazki, tego na terenach żużlowych nie widzimy na szczęście często. Miejmy nadzieję, że zostanie to wyplenione. A to brygada antyterrorystyczna, która przyszła postraszyć tutaj rozognione sektory kibiców, szczególnie częstochowskich. To była taka demonstracja siły. I powtórzony wyścig, Wandirek osamotniony przeciwko Rępale i Mrozowi. Ja dokończę o sponsorach Mroza. Otóż jeszcze pomagają mu pan Jurek Cieślik i państwo Ewa i Mariusz Kutowie. Ruszyli, znowu taka sama sytuacja. Bardzo dobry start Jacka Rępały, drugi Wandirek, trzeci Mróz. Jacek się ogląda, Wandirek teraz blisko, ale jakieś 4-5 metrów przewagi Jacka Rępały nad Wandirkiem. Teraz Wandirka troszeczkę tam wyniosło. Mróz blisko, tak charakterystyczny sposób dla siebie atakuje przy krawężniku. On to robi bardzo dobrze. Jacek Rępała odjeżdża, drugi Wandirek, trzeci Mróz. Wykluczenie za spowodowanie własnego upadku i przerwanie biegu zawodnika gospodarzy Ułamka. Jacek Rępała bardzo ładnie, spokojnie, swobodnie, na pełnym luzie i wjedzie po te swoje pierwsze 3 punkty w dzisiejszym meczu. Miejmy nadzieję nie ostatnie. W dobrej formie w tym roku Jacek Rępała. Szkoda tylko, że te eliminacyjne turnieje do kadry troszkę mu nie wyszły tak jak powinny. Ostatnie okrążenie. Nic się nie zmienia. Wyścig bez historii od startu do mety. Na razie przynajmniej bez zmian. Tor się robi dość twardy. Robi się taka ścieżka w tej chwili tam. Pas taki do jazdy. Rępała, Wandirek, Mróz. Taka kolejność. Czas trzeciego wyścigu 71-50. I 4-2 wygrywają goście i jest remis 9-9 po trzech wyścigach. Sporo widzów, proszę patrzeć teraz. Praktycznie w 3/4 stadion wypełniony. No, są wyniki, jest pierwsza liga, są kibice. No, na pewno nie odwrócą się od zespołu, który ma dobre wyniki. Przekonaliśmy się o tym
o tym w Tarnowie, że więcej ludzi przyszło na mecz ze Stalą Gorzów niż powiedzmy z Motorem Lublin po szczególnie tym remisie w meczu w Lesznie. I za chwilkę wyścig czwarty. Pojedzie Sebastian Ułamek w kasku niebieskim, Mirosław Ciewniak, Eugeniusz Skupień i Grzegorz Rępała. Po raz drugi spotyka się młodszy Skupień z młodszym Rępałą. Dużo widzów, sprawnie zawody przebiegają, jedna, ale bardzo chłodno, bardzo chłodno. No i za chwilę wyścig czwarty, remis 9-9 po trzech startach. Obydwa zespoły bardzo chcą wygrać ten mecz. Unia, jeśli wygra, będzie nadal liderem. Włókniarz, jeżeli wygra, no oddali od siebie ten koniec tabeli. Długo Grzegorz Rępała szuka sobie miejsca. No, on też tak zawsze lubi pomarudzić przed startem. Sebastian Ułamek, Mirosław Ciemniak, Eugeniusz Skupień i Grzegorz Rępała. Wyścig czwarty. Remis po trzech startach. No, zobaczymy. I pan Kowalski puszcza. Zatem świetny start Cierniaka, znakomity, ale tam Skupień, tak, Skupień idzie szybciej. Rępała atakuje po zewnętrznej. Świetny atak Grześka Rępały, ale brakło mu tam dosłownie metra. Pierwszy Eugeniusz Skupień. Świetnie dzisiaj jeździ. Drugi Grześka Rępała, ale bardzo blisko. Bardzo blisko. Trzeci Mirosław Ciemniak. Czwarty jedzie w kasku niebieskim Sebastian Ułamek. W tej chwili jadą na 3-3. Ogląda się Ciemniak. Grzesiek nie rezygnuje. Jedzie znacznie lepiej niż w tym swoim pierwszym wyścigu, kiedy powiedzmy zbyt późno chyba zaczął atakować Skupienia. Teraz cały czas mu siedzi blisko na plecach i próbuje tam nękać zawodnika Włókniarza, to z lewej, to z prawej strony. Ciemniak spokojnie broni tą trzecią pozycję. Teraz troszeczkę Skupień odjechał na jakieś 3-4 metry. Trudno będzie teraz Grześkowi, chyba że oj, teraz bardzo dobry atak, ale chyba Eugeniusz Skupień zna ten tor lepiej i na pewno jedzie optymalnym torem. I tak teraz już chyba odjechał na jakieś 5-6 metrów i wygląda na to, że tu się niewiele może zmienić w tym czwartym wyścigu. Tak jest, drugie zwycięstwo Eugeniusza Skupienia, drugie miejsce Grześka Rępały, trzeci jest Ciemniak, czwarty Sebastian Ułamek. I remis w wyścigu i razem 12-12. Idealny remis, czas 71.33 i wyścig piąty, proszę Państwa. W piątym wyścigu Janusz Wawrzonek, Janusz Stachyra, Jacek Rępała i Petr Wandirek. 12-12 po czterech startach, bardzo zacięty mecz i już teraz możemy powiedzieć, że zapowiadają się ogromne emocje i bardzo wyrównany pojedynek. Praktycznie obejrzeliśmy już wszystkich zawodników, nie licząc numeru 8 i 16. Wiemy, co kto potrafi dziś pojechać. No i zaczną się chyba takie szachy. Wawrzonek, Stachyra, Rępała starszy i Wandirek. Dobrze Stachyra ruszył, bardzo dobry start Stachyry, ale Jacek tam będzie próbował szeroko. O tak, znakomicie, fantastyczny atak, znakomicie pojechał Jacek Rępała. Z wielkim luzem, spokojem, bezproblemowo wyprzedził Janusza Stachyrę. Ogląda się teraz, szuka Wandirka, który tam idzie szerzej. Próbuje powtórzyć to, co zrobił Jacek przed chwileczką. Stachyra trzeci, Wandirek drugi, czwarty Wawrzonek. Bardzo dobra jazda Jacka dzisiaj. No, przyznać trzeba, imponuje zawodnik unitarny. Spokojem, takim luzem jedzie zupełnie swobodnie. No i co najważniejsze, niezwykle skutecznie. Przewaga się zwiększa, to jest jakieś już paręnaście metrów. Stachyra daleko z tyłu, wygrał start, teraz idzie trzeci, kilkadziesiąt metrów za Jackiem Rępałą. No, chyba też sprzęt Janusza Stachyry nie jest najwyższej jakości, bo to widać, że się męczy ten zawodnik, no ale wiezie punkt, bardzo ważny punkt, jedzie przed Wawrzonkiem. I wyścig piąty przebiega znowu na remis. Przewaga Jacka coraz większa i spokojne zwycięstwo. 3-3, 70-25, dobry czas. 3 punkty Jacek Rępała, 2 Petr Wandirek, 1 punkt Stachyry, bez punktu Wawrzonek. Znowu remis i w całym meczu nadal remis. Drugi czas dnia jak do tej pory, proszę Państwa.
po Rickardsonie. Tony Rickardson, rewanż w pojedynku z Drabikiem. W pierwszym wyścigu bez problemu wygrał zawodnik unitarnów. Na pierwszym torze Łazarz, na drugim Rachwalik, z trzeciego Rickardson i Drabik na czwartym torze. Wyścig szósty. Obydwa zespoły nie korzystają jeszcze z rezerwowych zawodników. No, wydaje nam się, że tu jest włókniarz w troszkę lepszej sytuacji. Antoni Skupień, zawodnik rutynowany, objeżdżony, kilkanaście lat startów. No, natomiast Robert Warzawa dopiero pierwsze kroki stawia na torze i tutaj rezerwa jest jednak atutem w tej chwili zawodników częstochowskich. No zobaczymy. Łazarz, Rachwalik, Rickardson i Drabik. Wyścig szósty. Uwaga. Poszli. Dobry start pary Rickardson-Drabik, ale Drabik szybszy na wejściu w łuk. O, bardzo dobrze. No teraz będzie miał Tony robotę. Troszeczkę przespał start. Odjechał Drabik na 4-5 metrów, szał radości wśród kibiców częstochowskich. Rickardson skraca do krawężnika. Jeszcze nie teraz. No będzie atakował na pewno do końca. Drabik pierwszy, drugi Rickardson. Z tyłu walczą Rachwalik z Łazarzem. Jedzie trzeci w tej chwili Rachwalik. Łazarz czwarty. No przewaga Drabika chyba rośnie. Rickardson próbuje powtarzać jeszcze raz ten sam atak. Znowu jest blisko, teraz powinien pójść chyba szerzej. Tak jest. Ale Drabik bardzo sprytnie jedzie. Doskonały sprzęt i bardzo szybko jedzie. Drabik pierwszy, drugi Rickardson tuż za nim. Piękny teraz atak, defekt Rickardsona w sytuacji, kiedy miał szansę wyjść do przodu. Zanosi się na 5-1. Niedobrze, proszę Państwa, niedobrze. Rickardson zjeżdża z toru. Pierwszy Drabik, szał radości wśród kibiców włókniarza. Drugi jedzie Rachwalik. No, nie jedzie już, ma defekt Rachwalik. Drugi Łazarz, no niespodziewanie ten bieg się ułożył na 3-2 dla gospodarzy. Ale Rachwalik chyba dojedzie rozpędem. I będzie tak, będzie 4-2, będzie 4-2. 4-2, proszę Państwa, dla włókniarza. 70.01, najlepszy czas dnia jak na razie. Świetny wyścig w wykonaniu Sławomira Drabika. Defekt Rickardson, 3 Drabik, 2 Łazarz i 1 punkt Rachwalik. 4-2 i 19.17 dla drużyny gospodarzy. Rickardson pcha motocykl do parkingu. Na pewno zmieni sprzęt, przywiózł w sumie 3 motocykle. I mamy już wyścig siódmy, proszę Państwa. Grzegorz Mróz nie pojedzie Ułamek, który jest kontuzjowany, a jest zawodnikiem młodzieżowym. Następnie Mirosław Cierniak i Sebastian Ułamek. No, ułatwione zadanie dla drużyny gości. Zobaczymy, czy uda się wygrać teraz tarnowskiej drużynie. Jako ciekawostka regulaminowa, niekoniecznie gospodarze musieli zostawiać trzykrotnie puste pole, ale to już jest ich strata. Nieznajomość regulaminu, ale niespodzianka. Znakomity start Sebastiana Ułamka i odjeżdża z ogromną prędkością po tarnowskiej parze, proszę Państwa. Drugi Cierniak, trzeci Mróz. No niespodzianka. No miało być, tak po cichu liczyliśmy na zwycięstwo w tym wyścigu i to łatwe. A tu proszę bardzo, Ułamek z ogromną swobodą jedzie do przodu z prędkością znaczną. No teraz Cierniak się troszeczkę zbliżył. Widać się Mirek zdenerwował. Najwyraźniej mu to nie odpowiada ta jazda za plecami zawodnika częstochowskiego. Będzie atakował. To dobrze, że ambitnie goni zawodnika włókniarza. Można liczyć na jakiś błąd. Może po prostu się uda przejść jeszcze. No jest bardzo blisko. Teraz chyba pójdzie szerzej Mirek Cierniak. Tak jest. Bardzo dobry atak. Bardzo dobry atak i przechodzi. Znakomicie. Dobrze. Dobrze. Jeszcze jedno okrążenie. Cierniak, Ułamek. Trzeci Mróz. Mróz pasywny. Jakoś nie bardzo mu się dziś jedzie. Jedzie pierwszy Cierniak, drugi Ułamek, trzeci z tyłu Mróz i tak się chyba ten wyścig zakończy. Tak, 71-40, 4-2 i doprowadzili gospodarze do remisu. Goście, przepraszam, do remisu. 21-21. Bardzo wyrównany mecz. Pasjonująca zapowiada się końcówka. Szczególnie biegi 14-15. Nie wydaje mi się, aby która drużyna uzyskała znaczniejszą przewagę w tym meczu. Remis, wyścig ósmy. Gospodarze sięgają po rezerwę, drugą rezerwę.
jedzie Antoni Skupiej w kasku niebieskim, mistera Chwalika, który miał defekt, bracia Skupiniowie, Eugeniusz w czerwonym, w niebieskim Antoni, Tony Richardson także po defekcie na innym motocyklu i Janusz Wawrzonek z unitarnów numer 2. To jest jego trzeci start dzisiaj. Na razie bez punktu. Raz przyjechał, czwarty raz miał defekt zaraz na starcie. Młody Skupień Richardson, starszy Skupień i Wawrzonek. Remis po 7 wyścigach. Tony Richardson w kasku żółtym. No proszę, Wawrzonek dotyka taśmy. Nim jeszcze sędzia chyba zdążył włączyć żółte światło, zielone światło. No już Wawrzonek dotknął taśmy. Szkoda, wykluczenie, punkty oddane bez walki. Osamotniony Tony Richardson przeciwko rodzinie Skupieniów. No miejmy nadzieję, że Tony poradzi sobie, byłoby to bardzo ważne. Świetnie, ruszył, doskonały start. Długość motocykla już na 30 metrze. Skupień Antoni tam atakuje szerzej, bardzo blisko, ale Tony teraz chyba odjedzie. Oj, blisko Antoni Skupień. Trzeci Eugeniusz, pierwszy Tony Richardson. No tak dosyć blisko, blisko zawodnicy z Częstochowy naszego Szweda. No ale teraz chyba, o tak, zakopali się tam, przeszkadzają sobie nawzajem w tej chwili. Tony Richardson odjechał, to już jest jakieś 10 metrów przewagi. Nie ogląda się, pędzi do przodu. Drugi Antoni Skupień, trzeci Eugeniusz, a z przodu Tony Richardson po tym nieszczęsnym defekcie. Ten drugi motocykl bardzo szybki także. No solidnie przygotowuje się ten zawodnik do startu w polskiej lidze. On już jeździ tu kilka lat. Zna polskie tory, zna polskie realia, zna polskich kibiców, co najważniejsze, i wie, że jeździ dla nich. Duża przewaga, wyścig bez historii. Pierwszy Tony Richardson, drugi Antoni Skupień, trzeci Eugeniusz. Czas Richardsona 70:39. No i remis, to było wszystko, co można było w tym wyścigu osiągnąć. I 24:24. Idealny remis. No wyścig dziewiąty. Sławomir Drabik, Grzegorz Rępała, Janusz Stachyra i Mariusz Łazarz. Trudny wyścig Grześka Rępały. Drabik to od lat as atutowy tutejszego zespołu. Przed 2 laty w meczu z Unią Tarnów tutaj w jesieni mu nie szło wyraźnie, ale on wtedy był chory. Mówiło się, że będzie operowany. I to był ostatni mecz sezonu, kiedy już wiadomo było, że Włókniarz jest zdegradowany do drugiej ligi. No dzisiaj jest inna sytuacja, jest początek sezonu. Wszystko jeszcze możliwe, tym bardziej, że w tym roku w pierwszej lidze wyniki są niesamowite. Sporo niespodzianek. No i zapowiada się bardzo wyrównana ta liga. Drabik, Grzegorz Rępała, Stachyra, Łazarz. Wyścig dziewiąty. Łazarz się kręci na starcie. Dobry start pary gospodarzy. Został Grzesiek na starcie. Teraz będzie musiał walczyć bardzo ciężko o tą drugą pozycję. Drabik przed Stachyrą. Stachyra się chce koniecznie pokazać swojemu partnerowi. Łatwiej się jedzie w parze, bezpieczniej. No Grzesiek trzeci, czwarty, Łazarz z tyłu się nie liczy zupełnie. W tej stawce Drabik pierwszy, drugi, Stachyra. No teraz dają koncert gospodarze. Piękna jazda pary Włókniarza. Trzeci Grzesiek Rępała przegrał start i teraz będzie mu bardzo ciężko tutaj cokolwiek wywalczyć. No bardzo chce, ambitnie jedzie, blisko się stara trzymać Stachyry, ale zanosi się na pierwsze chyba w tak, na pierwsze w tym meczu podwójne zwycięstwo którejś z drużyn. No, jeśli się nic nie zmieni, będzie teraz czteropunktowa przewaga Włókniarza, ale Grzesiek Rępała bardzo blisko Stachyry. Bardzo blisko, teraz chyba troszeczkę za szeroko poszedł. I chyba nie da rady, ostatni uch, Drabik daleko z przodu, już prawie na mecie. Tak jest, drugi będzie Stachyra, trzeci Grzegorz Rępała, czwarty Łazarz, 5-1, 70-14, dobry czas Drabika. I 29-25 dla gospodarzy. Obejmują prowadzenie czteropunktowe, do tej pory nie było takiej sytuacji. Pierwszy raz odskoczyli na taką dużą odległość gospodarze. 4 punkty, 3 Drabik, 2 Stachyra, 1 Rępała i 0 Łazarz. Wyścig 10, Jacek Rępała z Grzegorzem Mrozem,
przeciwko Sebastianowi Ułamkowi i Eugeniuszowi Skupieniowi. Bardzo ważny wyścig teraz, żeby nie dać odskoczyć gospodarzom na 4-6 punktów. Koniecznie by się przydało teraz zwycięstwo. No jest szansa, bo Jacek Rępała dziś jest znakomity. Jechał do tej pory bez problemu, wygrywał wszystko. Eugeniusz Skupień ma 7 punktów, no ale dwa zwycięstwa i raz przegrał z Rickardsonem i ze swoim bratem, no a z Rickardsonem nie wstyd przegrać. Jacek Rępała, Sebastian Ułamek, Grzegorz Mróz i Eugeniusz Skupień. Bardzo, bardzo ważny wyścig. Jacek na pierwszym torze. Do tej pory znakomite miał starty. Zobaczymy, jak będzie teraz, czy wytrzyma. Dobrze, dobrze ruszył. Grzegorz Mróz czwarty niestety. Teraz Skupień znakomicie tam położył się, założył Jacka. Niedobrze, proszę Państwa, jadą na 5-1 gospodarze. Niesamowita historia. Bardzo ładna jazda Ułamka tam przy krawężniku. Tarmie się zakopali tam szeroko, ale Jacek teraz idzie, przechodzi Ułamka i będzie pędził za Skupieniem. Tam Mróz próbuje przy krawężniku wepchać się między Ułamka a ogrodzenie krawężnika. Pierwszy Skupień, drugi Jacek, ten sam manewr, co przed chwileczką zrobił z Ułamkiem. Bardzo dobrze, piękny atak, ciasno, jeszcze nie teraz. I dalej próbuje pierwszy Skupień, Mróz czwarty, teraz Jacek pięknie atakuje po szerokiej, przechodzi Skupienia. Fantastyczny wyścig, proszę Państwa. Z czwartej praktycznie pozycji Jacek Rępała przechodzi do przodu. Teraz Mróz tam się chyba przy krawężniku. Dobrze, przeszedł. Znakomicie Grzesiek. Bardzo dobrze. Z 5-1 dla gospodarzy zrobiło się już 4-2 dla Unii. Oby tak utrzymać do końca. Trzymaj Grzegorz tą trzecią pozycję. Trzymaj. Dobrze. Pierwszy Jacek Rępała, drugi Skupień, młodszy, trzeci Mróz, czwarty Ułamek. Fantastyczny wyścig, proszę Państwa, 71-14. No czapki z głów przed Jackiem Rępałą za tą jazdę teraz w tym 10. wyścigu. Fantastyczna sprawa. No proszę, ogromna radość wśród kibiców Unitarnów. 4-2 dla Unitarnów i przewaga gospodarzy zmalała do 2 punktów, 31-29. No to teraz pokazał Jacek Rępała, to było coś fantastycznego. Praktycznie z czwartej pozycji przeszedł do przodu, przebił się i wygrał ten bardzo ważny 10. wyścig. No, wspaniałe emocje. I za chwileczkę wyścig 11. Mirosław Cierniak, Piotr Wandirek, Grzegorz Rępała i powinien jechać Piotr Ułamek. To ten zawodnik, który leżał w swoim pierwszym starcie. I tak jak już mówiłem, no chyba z niewiedzy, z nieznajomości regulaminu, gospodarze nie wykorzystali takiej możliwości, że można było wstawić zawodnika młodzieżowego. No ale to już jest ich zmartwienie. Cierniak, Wandirek i Grzegorz Rępała. To jest wyścig 11. 2 punkty przewagi gospodarzy. Ciężko wywalczone, ale pomalutku goście odrabiają te straty. No i cały czas kręci się koło remisu ten mecz. No zobaczymy, będzie chyba dramatyczna końcówka. Kto wie, czy nie ostatni wyścig będzie decydował o wszystkim. Grzegorz Rępała, Mirosław Cierniak i Piotr Wandirek. No może teraz stanowianie dadzą rady. No na starcie tam jakaś przepychanka, za blisko siebie stoją. Kask czerwony to jest Wandirek i Grzesiek Rępała. Kierownik startu to jest ojciec braci Ułamków, którzy startują we Włókniarzu. Pan Waldemar Ułamek. Uwaga, jadą. Pan Wandirek troszkę jakby chciał z lotnego startu, chyba będzie tak szybszy na starcie. No niedobrze. Teraz Grzesiek Rępała tam próbuje szeroko atakować to, co zrobił jego brat przed chwileczką z Antonim Skupieniem. Zrobił się piękny atak Grześka Rępały, wytrzymał do końca i teraz tu przymknie Wandirka, tak jest. Może tam jeszcze Mirek Cierniak spróbuje coś powalczyć. Teraz Wandirek przy krawężniku, ale Grzesiek pięknie balansuje ciałem i przechodzi znowu do przodu. 2-3 metry przewagi, troszkę zwiększył tą przewagę nad Wandirkiem niż po poprzednim okrążeniu, ale Wandirek blisko. Pierwszy Grzesiek Rępała, drugi Wandirek, trzeci Cierniak. Teraz już, o tak, znowu odjeżdża. Dobrze, Grzesiek.
Cierniak z tyłu, Wandirek blisko przy samym. Oj, niedobrze teraz, bardzo ostry atak Wandirka, czyściutko, ale ostro, ale Grzesiek się nie przestraszył. Dobrze, jeszcze Grzesiu, trzymaj. Jeszcze jedno okrążenie. Rępała, Wandirek, o, teraz błąd Wandirka. Trzeci Cierniak i jest szansa, że teraz wyrównają gospodarze, goście. Pierwszy Grzegorz Rępała, troszkę za szeroko, ogląda się bojaźliwie, ale utrzymał. Dobrze. 4-2 i jest remis. 33-33. Niesamowita historia. 71-13. Prawie identyczny czas jak w 10 wyścigu. Radość wśród tarnowskich kibiców. No, bardzo dobrze. I mamy remis. Pierwszy Rępała, drugi Wandirek, trzeci Cierniak. Za chwilę wyścig 12, proszę Państwa. Dwie zmiany. Zara Chwalika, Antoni Skupień i Zara Wrzonka Mróz. Grzesiek Mróz, który tak pięknie pojechał w 10 wyścigu. Jeszcze raz jedzie. Drabik w kasku czerwonym i Jacek Rępała w kasku żółtym. Bardzo ważny wyścig. Dwóch najlepszych zawodników krajowych oczywiście w zespołach gospodarzy gości Drabik i Jacek Rępała. No, można powiedzieć, być może kluczowy wyścig. Remis po 11 wyścigach. Długo się zawodnicy ustawiają. No, oni wiedzą, że tutaj jest teraz sytuacja bardzo ważna. Skupień Mróz, Drabik i starszy Rępała. Starszy Skupień i starszy Rępała. Jacek na czwartym torze, Drabik na trzecim, Mróz na drugim. Dobrze, Grzesiek, Jacek. Grzesiek też. Dobrze. Skupień pierwszy. Jacek ten to samo, co zrobił przedtem. Znakomicie po szerokiej atakuje. Drabik blisko. Nie da rady. Teraz Drabik przechodzi na szeroką, ale Jacek jest czujny. Pierwszy jedzie Rępała, drugi bardzo blisko Drabik. Teraz Mróz tam się przepycha koło Skupienia. Ależ tam walka z tyłu. Straszna walka. Teraz Drabik po szerokiej atakuje. Chyba przejdzie Jacka. Nie. Brakło mu tam metra. Zrobił ten sam manewr, który Jacek na pierwszym okrążeniu. On zna ten tor znakomicie przecież. Teraz przy krawężniku atakuje. Długość motocykla i Jacek znowu blisko krawężnika i jest szybszy. I teraz czujnie tam jedzie przy samym ogrodzeniu toru. Nie daje tam pola zawodnikowi z Częstochowy, ale Drabik nie rezygnuje. Teraz będzie po szeroki atakował. Chyba troszkę za szeroko się wyniósł, tak? Ostatnie okrążenie. Jacek, trzymaj. Utrzymaj, Jacek. Pierwszy Rępała, drugi Drabik. Jeszcze raz Drabik po szerokiej próbuje. Teraz zetnie do krawężnika. Oj, chyba przejdzie. Wejdzie pod Jacka. Niesamowita sprawa. No piękny wyścig, proszę Państwa. No i Jacek Rępała wytrzymał ten atak i wygrywa w pięknym stylu. 71-15. 71-15. Nie przestraszył się znakomitego ataku zawodnika włókniarza. Pierwszy Rępała, drugi Drabik, trzeci Skupień, czwarty Mróz i nadal remis 36-36. Fantastyczny pojedynek i przyznać trzeba dla mnie dzisiaj numerem jeden w tych zawodach jest Jacek Rępała. Znakomite te dwa, szczególnie ostatnie wyścigi. Wyścig 13, Janusz Stachyra, Mirosław Cierniak za Łazarza. Dalej Piotr Wandirek i Tony Rickardson. No, pomału się sytuacja zagęszcza. Bardzo ważny 13 wyścig. Ja tylko przypomnę, że kasety, filmy Alga są do nabycia w hurtowni Kaba przy ulicy Narutowicza 23. Już mecze z tego roku są do nabycia oraz oczywiście z meczów ubiegłorocznych. Także można je nabyć podczas zawodów różnych w Tarnowie. Stachyra, Cierniak, Wandirek, Rickardson. Niesłychanie ważny wyścig. Remis po 12 wyścigach. Tony Rickardson doskonale. Dobrze, Mirek Cierniak też przy krawężniku zamknie tam Stachyrę. Tak jest, tak trzymać Tony Rickardson. No zbieraj się, chłopcze, szybciej. Gdzież tam jest? Stachyra drugi, trzeci Rickardson. Zakopał się troszeczkę Rickardson. Teraz przychodzi Stachyra przy krawężniku. Błąd Cierniaka. Fatalna historia. Teraz Rickardson tam przy krawężniku z trzeciej pozycji. Już będzie chyba pierwszy. Co się dzieje? Niesamowity wyścig. Mirek, wejdź, dobrze. Wchodzi tam Cierniak między zawodników włókniarza. Niesamowita historia. Stachyra był przed świeczką pierwszy, już jest trzeci. Rickardson na czele. Drugi Cierniak. Nie, będzie już trzeci. Nie, może czwarty. Jest czwarty. Nie, trzeci. Tam w czerwonym kasku Wandirek podchodzi. Mirek szaleje tam. I znakomity atak Cierniaka. Niesamowita sprawa, proszę Państwa. Tasują się jak talia kart. Rickardson z przodu. Mirek Cierniak drugi. Trzeci teraz jest już nie Stachyra. Wandirek tam od centymetry od koła Cierniaka. Czwarty, nie, trzeci Stachyra.
Cierniak drugi wytrzyma chyba ten atak. Stachyra defekt, tak, zamknął tam Van Dirka. No niesamowita sprawa, będzie chyba podwójne zwycięstwo dla gości, proszę Państwa, w tak bardzo ważnym momencie. Tak jest, Tony pierwszy, 7705, ogląda się, szał radości, Mirek podnosi rękę, Tony Rickardson też się cieszy. No piękna sprawa, proszę Państwa, piękny wyścig, fantastyczne, to było coś pięknego. No i ta szczera radość tarnowskiej pary, 5-1 i 41-37, bardzo ważne 4 punkty przewagi po 13 wyścigach. No i wyścig 14 nominowany, Cierniak, Stachyra, Grzesiek, Rępała, Van Direk. 4 punkty przewagi gospodarzy. No ten 13 wyścig to była pokazówka, to było tyle emocji, że wystarczyło na chyba niejedne całe zawody ligowe. Szczególnie, że tak się dobrze skończył ten wyścig. Cierniak, Stachyra, Grzesiek, Rępała, Van Direk, teraz nie przegrać tego wyścigu. Dobrze, Stachyra wyszedł pierwszy, drugi Grzesiek, Rępała, trzeci Cierniak, tak żeby przyjechali. Van Direk, oj, podniósł tam koło, troszeczkę przechodzi Cierniaka. No, 4-2 się teraz zanosi dla gospodarzy. Grzesiek, Rępała powinien utrzymać tę pozycję. Dobrze byłoby, żeby zremisować ten wyścig. Pierwszy Stachyra, drugi Grzesiek Rępała, trzeci Van Direk, tam próbuje jeszcze podejść blisko. Czwarty Cierniak też walczy. Zmęczony jechał przed chwileczką, tyle emocji było. Drugi Rępała, czwarty Cierniak, ale bliziuteńko Van Dirka. Jeszcze próbuje Mirek zaatakować. Stachyra daleko z przodu. On chyba już wygra. Cierniak teraz się troszkę zakopał. Drugi Rępała jedzie i proszę Państwa, w przedostatnim wyścigu się zanosi na 4-2 dla drużyny Włókniarza. Ostatnie okrążenie. No, liczter i ostatni wyścig będzie decydował o wszystkim. Ale goście z lepszej sytuacji startują do tego wyścigu. Jeśli się tu nic nie zmieni w tej chwili. Czwartym Cierniak, drugi Rępała. Młodszy, blisko Mirek był. Trzeci Van Direk, pierwszy Stachyra, 71-45. I proszę Państwa, 4-2 i 40-40 dla unitarnów. Ostatni wyścig decyduje o wszystkim. Wyścig asów. Pojadą Sławomir Drabik w kasku czerwonym. Dalej Jacek Rępała, do tej pory nie pokonany, najlepszy zawodnik tego meczu. Dalej Eugeniusz Skupień, także świetny dzisiaj. I Tony Rickardson, gdyby nie ten defekt, byłoby też znakomicie dzisiaj. No, 2 punkty przewagi i teraz wystarczy tylko remis. Jest to chyba osiągalne, bo Jacek dzisiaj jest fantastyczny. Tony Rickardson, to już nie wspomnę. No, żeby tylko nic się nie stało, jakiś defekt, wykluczenie, jakaś taśma, jakiś upadek, nie daj Boże. No, wszyscy wstają z miejsc, proszę Państwa. Ostatni wyścig. Ruszyli i eksplozja radości w parkingu Tarnowskiej Unii. Podskakują tam wszyscy zawodnicy. Pierwszy Jacek ogląda się do tyłu. Drugi jedzie w czerwonym, to jest Drabik. Trzeci, proszę Państwa, Rickardson. No, powinien się przesunąć chyba do przodu trochę już. Najwyższy czas, żeby zakończyć tak ładnie ten wyścig. Jacek pierwszy. Rickardson tam próbuje. Skupim blisko. Teraz będzie chyba na 4-2 taki wynik. Drabik drugi. Trzeci Rickardson. Jacek dobrze z przodu, spokojnie jedzie. Rickardson próbuje z lewej, z prawej, tam blisko Skupień koło niego. No nie wiem, czy to się tak teraz dobrze. Atak Rickardsona na szeroką i przejdzie chyba Drabika. Jadą łeb w łeb, blisko tam Skupień. No straszna walka w tej chwili. Jacek jedzie pierwszy jeszcze, dobrze trzyma. Jest drugi Rickardson i znakomita historia. Rickardson przed Rępałą już w tej chwili. Trzeci jedzie już Skupień, Drabik spasował. Dobrze i chyba już nic się nie może stać, chyba już wszystko jest jasne, proszę Państwa, Unia chyba wygra, tak, przechodzi teraz Rępałę Skupień, ale jest Tony pierwszy, Unia wygrywa w Częstochowie i nadal jest liderem, proszę Państwa, po 4 meczach, 71-12, to czas zwycięzcy, radość wielka w zespole Unii Tarnów, smutek w boksie Włókniarzy, jeszcze runda honorowa dla tej wielkiej rzeszy kibiców Unii, którzy przyjechali dzisiaj do Częstochowy. Ogromna radość, pożegnanie z kibicami, to jest właśnie szacunek dla kibica, bo dla nich ci zawodnicy jeżdżą i dzięki nim
Jesteśmy po meczu w Częstochowie, wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. Minimalne, ale zasłużone zwycięstwo. Kilka słów komentarza. Przede wszystkim gratulacje dla całego zespołu za wspaniałą jazdę. I Szczepan, prosimy Cię o kilka słów komentarza. Cóż tu komentować, w tak szczęśliwym momencie to nie jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Jestem tak zadowolony z jazdy całego zespołu, poza dwoma zawodnikami, którzy niestety mają brak jeszcze doświadczenia. Wszyscy wykazali maksimum woli walki i trema, obawa, z jaką jechaliśmy na ten mecz, nie tylko przed przeciwnikiem, ale przed tak liczną rzeszą publiczności, kibiców naszych, nie zawiedliśmy i najbardziej z tego się cieszymy. Tony Rickardson, nasz znakomity Szwed, powiedz, co było przyczyną defektów motocykla w drugim twoim starcie. He wanted what happened and your bike broke. I'm not sure. I think something with the piston or something. We maybe used a small jet, so I had a problem with piston. On mówi tak, że on nie wie jeszcze dokładnie, ale może piston, to znaczy tłok wysiadł albo jakaś mała część w tym. W cylindrze. Trener Marian Wardzała. Marian, czy spodziewałeś się takiego toru, jaki dzisiaj był przygotowany, bo to bardzo szybko szło, prawda? Spodziewałem się takiego toru, mieliśmy na ostatnim treningu właśnie taki tor u nas. No, była sztuka się dopasować, bo w sumie troszeczkę żeśmy się przeliczyli, on był miejscami bardzo twardy. Miejscami robiła się tak zwana smuga, gdzie trzymało, a miejscami znowu było nasypane takiego sypkiego piachu na twardej nawierzchni. Kapitan drużyny Jacek Rępała, wspaniała jazda we wszystkich wyścigach. No, parę słów o tym spotkaniu, Jacek. Tak, oprócz jednego. No to ostatni wyścig, to już było ułożone. Na pewno był to dla mnie ten dzień, w którym tak powinienem jeździć zawsze. Dzisiaj bardzo dobrze się czułem na tym torze. Przede wszystkim wygrywałem starty i to było to. No i piękny wyścig z Rabikiem, znakomita jazda. Tak, no trochę żałuję ostatniego biegu, chociaż kontrolowałem cały czas bieg. To było ustawione, tak? Tak, chciałem, żeby Tony przeszedł, bo był moment, że był trzeci i w sumie dzięki mnie przeszedł, przedarł się na pierwszą pozycję, także, ale mecz wygrany i tak trzymać i myślę, że będzie dobrze, atmosfera jest coraz lepsza i wygrywać mecze. I jak będzie pojutrze? No na pewno Apator Toruń jest mocnym zespołem, chociaż, ale Unia Tarnów też. Tak samo. A słowa jeszcze Szczepan Bukowski. Ja pragnę dodać jeszcze, że 14 wyścig był ustawiony praktycznie na 4-2 taktycznie, żeby chłopcy niepotrzebnie by bronili drugiej pozycji, bo 4-2 dawało nam zwycięstwo i nie przeszarżowali tej drugiej pozycji, która z 3-punktową przewagą robiła nam już wynik meczu. Dziękuję bardzo. I teraz, proszę Państwa, runda honorowa drużyny tarnowskiej dla licznej rzeszy kibiców Unii Tarnów, którzy przyjechali dzisiaj do Częstochowy na te bardzo ciekawe i pasjonujące zawody. Tam w górę leci bodajże Grzesiek Mróz, tutaj jedzie teraz Łazarz, Cierniak i Wawrzonek, żegnają się z kibicami, no ogromna radość. Jest to 6. i 7. punkt drużyny Unii Tarnów w tegorocznych rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy. Pojutrze bardzo ciekawy, ważny, trudny mecz z Apatorem Toruń. Prawdopodobnie jeszcze bez Roberta Kuszdziała. Jeszcze z Mirkiem. Dział 3 dni temu upadek na treningu. Przyjechałeś dzisiaj do Częstochowy, przywiozłeś swoje motocykle. Pobijany, ale chyba zadowolony. Jak się odbiera zawody jako kibic, kiedy nie możesz wpłynąć na wynik na torze? No, bardzo kibicowałem swoim kolegom z drużyny. Niesamowicie się cieszę z wyniku. No, próbowałem im, nie wiem, może psychicznie byłem tu razem z nimi i może i to troszeczkę pomogło. Przeżywam to na pewno dużo bardziej, aniżeli jadąc na torze. Stojąc w parkingu, oglądając, jak koledzy jeżdżą. Na transmisji, którą oglądaliśmy z Leszna, widać było Waszą radość po 14 wyścigu w parkingu. To jest fantastyczna sprawa, że w zespole jest taka sympatyczna, zdrowa atmosfera, prawda? Jak najbardziej, atmosfera jest zadziwiająca, dużo lepsza niż w poprzednich latach. Być może wpłynęło na to, że kapitanem jest Jacek Rępała i stara się też
poprawić sytuację w drużynie. Czy spodziewałeś się, że po tych czterech meczach Unia będzie miała 7 punktów, że praktycznie wszystko, co można wygrywać, wygrywają, bo i młodzieżowcy swoje eliminacje i Puchar Polski, no sytuacja jest bajeczna. No myślę, że sezon będzie należał do nas i spodziewam się, że w następnych meczach będzie to samo. Na pewno nie myślałem, że będzie aż tak dobrze, ale cieszę się, no, że... No chyba nikt się nie spodziewał. Kiedy zamierzasz wystartować? Myślę, że za 2-3 mecze pojadę. To wracaj do zdrowia i do zobaczenia na parkingu w Częstochowie. Tutaj Grzesiek Rępała pakuje motocykle, no i grupa sympatyków Unitarnów. No ogromne szczęście, zadowolenie z wyniku. Bardzo cenne 2 punkty, w sumie na pewno z niełatwym rywalem, jakim jest Beniaminek Ekstraklasy Włókniarz Częstochowa. Jaki wynik powiedzieć? 4-punktowe zwycięstwo w Tarnowie. Słyszycie Państwo, teraz skandują kibice nazwisko Roberta Kuszdziała, który dzisiaj nie jechał. Jest i flaga szwedzka, i ogromna radość. Jeszcze Grzesiek Rępała. Grzech z bohaterów dzisiejszego spotkania. Powiedz, co zmieniłeś w swoim motocyklu, że ta druga połowa meczu była znacznie lepsza w twoim wykonaniu? Znaczy, co zmieniłem? Pojechałem pierwszy na jednym motocyklu, później pojechałem, myślałem, że było trochę gorzej, pojechałem na nowym. Nie spasowało mi. Zdecydowałem się z powrotem do tamtego i poprawiłem, innego tryba założyłem i cały czas. Jaki wynik typujesz pojutrze z Toruniem? Bo jednak przyznać trzeba, drużyna ma troszkę dziur w składzie. No bez Roberta będzie chyba ciężko, nie? Będzie ciężko, ale myślę, że wygramy. Będzie Świątkiewicz, nie wiesz? Z tego co wiem, chyba nie. Dobra, no to pojutrze życzę kompletu punktów. Dziękuję. Wieżowiec Unitarnów, czyniący ogromne postępy, Grzesiek Mróz. No fantastyczny był ten 10 wyścig, kiedy przegrywaliście 1-5 z Jackiem, a wygraliście 4-2. Powiedz parę słów o tym biegu. No w sumie z początku jechałem bardzo wysoko, bo zawsze się tak tutaj jeździło, ale w tym trzecim moim wyścigu przełożyłem się po prostu tak jak w Tarnowie. I wtedy już dużo lepiej mi się jechało i po prostu ciągnął motocykl. Tak to stałem w miejscu. Jaki wynik przewidujesz pojutrze za Patorem? Myślę, że wygramy 10. 10. No to jesteś optymistą. Życzę dobrej jazdy. Dziękuję. Cieślak, znakomity ongiś zawodnik Włókniarza Częstochowa, obecnie trener i szkoleniowiec drużyny gospodarzy. Panie Marku, kilka zdań o dzisiejszym spotkaniu. Liczył pan na zwycięstwo? No, liczyłem na zwycięstwo, obawiałem się tego meczu, bo Unia jest wyrównanym zespołem. No a poza tym nie mieliśmy obcokrajowców takiego jak potrzeba i dlatego tak nam to dzisiaj ciężko szło. A mecz był dla ludzi ładnych, szkoda, że przegraliśmy u siebie. Co się stało z kontuzjowanym zawodnikiem Ułamkiem? Nic poważnego. Wszystko w porządku, tak, bo bardzo brzydko ten upadek wygląda. Czy kogoś by chciał pan wyróżnić ze swoich zawodników dzisiaj, a na kogo pan liczył, a powiedzmy zawiódł? No ja bym chciał wyróżnić Sławka Drabika i Gienka Skupienia. W końcówce w ostatnim bieg Stachera pojechał. No trochę tak, pan Direk pojechał troszkę poniżej tego, co oczekiwaliśmy. Młodzieżowcy, no obawiałem, najbardziej się bałem młodzieżowców, bo Unia ma doświadczonych młodzieżowców. No i tym wygrywają. No i Tony Rickardson. No tak. Gdybyśmy mieli screena, to by tutaj inaczej była wygląda. Całkiem sytuacja, tak, no była odwrotna i to oczywiście. Dużo więcej niż 4 punkty. Także to jest jak jest. I następny mecz macie pojutrze z kim? No jedziemy do Wybrzeża. Do Wybrzeża. Wybrzeże dzisiaj zremisowało, wie pan, w Gorzowie. Jakie prognozy? No myśmy w Wybrzeżu też mogli prawie wygrać. Także z tego wynika, że Gorzów nie jest mocny. Sław Cierniak, gratuluję znakomitej jazdy, szczególnie w tym 13 wyścigu, kiedy jechałeś raz z przodu, raz z tyłu, w końcu przyjechałeś drugi. Parę słów o tym biegu. Przede wszystkim do tego biegu wyjechałem na 100% swoich możliwości. Dałem wszystko z siebie, żeby jak najlepiej wyjść w tym biegu, bo ja wiedziałem, że był wynik taki nie za bardzo. Mecz był na styku i chciałem jak najlepiej pojechać i pojechałem na 100% swoich możliwości. Dałem wszystko w tym biegu z siebie, po prostu. Jaki przewidujesz wynik pojutrze w meczu z Zapatorem? Może nie powiem wyniku, ale będziemy walczyć w tym meczu z Zapatorem, tak jak tutaj w Częstochowie i na pewno wygramy. Czy przed sezonem przypuszczałeś, że po 4 meczach Unia nie przegra jeszcze żadnego spotkania i że tak wspaniale będziecie jechać w zawodach młodzieżowych i w Pucharze Polski? Miałeś takie marzenie nawet? Miałem marzenia, bo marzenia można mieć różne, no ale... Dajemy wszystko z siebie w każdym meczu i jeździmy jak najlepiej i dlatego stąd te sukcesy. No chyba jest lepiej niż przypuszczaliśmy, że będzie, prawda? Tak, bardzo, dużo lepiej jest. Dziękuję bardzo. Proszę.
Rozmawiamy z panem Stachrą, który przez wiele lat jeździł w Rzeszowskiej Stali. W tym roku jeździ w Włókniarzu Częstochowa. Chciałem się spytać na wstępie, czy spodziewał się pan takiego wyniku, jaki został dzisiaj ustanowiony zawody Tarnowska Unia Włókniarz Częstochowa? Przede wszystkim trzeba od tego zacząć, że dzisiaj nie mógł przyjechać na mecz Screen i to na pewno w dużej mierze zadecydowało, bo Van Dierek jest o 2-3 klasy gorszy i po prostu to się złożyło, bo akurat on prowadził parę i właściwie poprzegrywał biegi, nie? A na usprawiedliwienie tylko siebie mogę powiedzieć, że jeździłem na jednym motocyklu, a drugi silnik wożę w kufrze, bo nie mam ramy i to nie jest moja wina, bo straciłem co najmniej 4-5 punktów dzisiaj. No zauważył pan, że miałem na prowadzeniu zespołu, to tak, powiedzmy Rickardson ma 4 maszyny w swoim, tym samochodzie, dla którego tutaj jesteśmy. Jacek Rępała również 3, dzisiaj przybył, 7 ma w ogóle na stanie. Grzesiu to samo, Cierniak to samo. Także tarnowianie sprzętowo są dobrze przygotowani. I co jeszcze chciałem spytać, tor na pewno był dzisiaj taki, na jaki pan lubi jeździć, prawda? Co do toru, to nie mam żadnych uwag, bo na każdym torze trzeba jeździć, tylko że my nie możemy się równać do Rickardsona, bo to już jest zawodowiec i on po prostu jedzie, ma sponsorów i ma sprzęt, nie? Ja miałem w kontrakcie mieć 2 motocykle, do dzisiaj się nie mogę doczekać drugiego i jeżdżę tak, a nie inaczej, bo to z tego, że wożę silnik w kufrze jak... Tak, ale w ogóle z zawodników częstochowskich, no zawiedli ci, którzy no, byli nastawieni przez sam zarząd na robienie dobrych i to dużo i dużej ilości punktów. Drabik no, w jednym biegu dobrze zawalczył, a później no niestety nie było to, co potrzeba. No wie pan, teraz robić komplety to już raczej mało kto będzie robił, bo ten system tabeli nie pozwala na to i... Jak pan wobec tego przewiduje sytuację, która no nie za bardzo się dobrze zapowiada Włókniarza Częstochowskiego i Tarnowskiej Unii? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, to dopiero początek sezonu. No, Tarnowska Unia, zauważy pan, młody zespół, ambitny, bojowy i no na razie pierwsze miejsce to nie jest przypadkowe. No nie, no jedzie cały zespół wyrównany, skład i... Mimo, że 2 zawodników, którzy dzisiaj nie jeździło, skontuzowany jest, a na których też można polegać. Kurzdżał, Leśniowski. No u nas też, gdyby nie był ten bieg młodzieżowy przegrany 4-2, mógł być chociaż 3-3, już jest inna sytuacja. A idzie. To była nasza relacja z meczu Włókniarz Częstochowa Unia Tarnów w ramach drużynowych mistrzostw Polski. To była 4. runda. Przypomnę, Unia odniosła minimalne zwycięstwo, ale zasłużone, 47-43, jeżdżąc w swoim najlepszym składzie z Tony Rickardsonem. Wprawdzie nie wystartował Robert Kurzdżał i Piotr Leśniowski, ale w zespole gospodarzy nie jeździł Screen. Punkty dla Unii zdobyli Tony Rickardson 12, Janusz Wawrzonek bez punktu, Grzegorz Rępała 10, Mariusz Łazarz 2, Jacek Rępała, bohater meczu 13, Grzegorz Mróz 3, Mirosław Cierniak 7. W zespole gości, gospodarzy, Sławomir Drabik 12, Janusz Stachyra 7, Eugeniusz Skupień 11, Dariusz Rachwalik 2, Piotr Van Dierek 8, Piotr Ułamek 0, Sebastian Ułamek 2 i Antoni Skupień 3 punkty. Hymn Tarnowskiej Unii, nieoficjalny hymn napisany przez pana Wiesława Kubisa z zespołu, który gra przy Tarnowskim Domu Kultury Marienstadt, piosenka pod tytułem Unia Pany. Unia Tarnów wygrywa w Częstochowie z Włókniarzem 47-43. Unia, unia, jakoś mamy, jeszcze damy gazu w tam. Unia, unia.
wiecie szlak. Kiedy jest coś nie tak, bo na mecie w tym żółtym berecie. Chociaż wszystko się wali, znowu start nie wypalił i goście prowadzą w duecie. Chociaż niebo się burzy, bady z hakiem nam wróży, z derwy palisz i gryziesz pasury. Bierzesz pcąca w smokciu, nie pędzisz wiatrem na łunie, na szusze panowie na łonie. Jesteśmy w Krośnie, 19 maj, dochodzi godzina 16.